Dzień dobry, witam wszystkich. Ja jestem Miszy Kiszka, a to jest kolejna walka w World of Warcraft, sezon arenowy numer 12. W drużynie przeciwnej mamy Priesta, Disci i Szamana Enh. Walka będzie ciężka i długa. Oczywiście, jak to zwykle mam w zwyczaju, ja staram się otworzyć walkę. No i oczywiście spaliłem trinket niepotrzebnie, ale to się czasem zdarza, niestety. Dobrze, Priścik dostaje baty, cooldowny zapuszczone. No ale jak to z Priestami, to się spitoli. To bardzo ładnie mi mruga. To znaczy, że coś się z netem dzieje. Dobra. Jak widać, Szamek robi mi niezły omłot. Szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się po Enhu czegoś takiego. Chodź tu, Priesto! Nie ma takiego leczenia. Poznaj mojego gula. Bez żadnych tu takich insynuacji, że jakiś częściach ciała mówi. Mówię o moim minionie. No, jak zwykle szanuję. Wilki zapuścił. Co, i lipa. I jeszcze Priest Ruty. No. Jak tu walczyć? Daliby się normalnie zabić, a nie tam cudowali. W każdym bądź razie, tak jak mówiłem w pierwszym filmie, sezon wygląda nad wyraz ciekawie. Bardzo duży damage, bardzo duży healing. No i trzeba taktycznie podchodzić do sprawy. Czyli burst na całego. Nie, poważnie to, no właśnie prawie zginąłem. Na szczęście mam healera. I na szczęście umiejętności samoleczenia Dekla są po prostu ogromne. Praktycznie z zera jestem się w stanie wyleczyć na full. No i znowu omłot. Brak cooldownów. Deathstrike. Tutaj muszę zatłuc te wilki, żeby mi dały spokój. Oczywiście Szamek dalej na cooldownach, ale jemu damy radę. Shamanistic range. Tylko psychic scream. Capacitor. Że tak powiem, ciśnienie na obu jest spore. Obu z życie schodzi. Na szczęście mój paladyn. Czego nie wiedzą inni, nie ma giru. Tak. Bez giru wchodzi praktycznie na areny. I nie wiem, jak to się dzieje, ale póki co w tym sezonie, muszę się pochwalić, mamy 8-1, przegraliśmy tylko z teamem Rogue Max. Za pierwszym razem, za drugim dostali omłot. No, niestety magowie robią bardzo, bardzo, bardzo duży damage, tak samo zresztą jak Hunterzy i Beastmaster. To jest masakra, co się dzieje na arenach. No, ale wracając, znowu ma wszystkie cooldowny, 5 kilo do siły. Priest za chwilkę będzie usilnie starał się szakla założyć, że niby ja mam Lichborna, tak? Jakiś taki mało ogarnięty, no ale... Przyjrzymy. Nowy skill Dekla, bardzo fajny. AOE. Mrożenie. Psychic scream. Oh, fear. So delicious. Chodź tu, Priestu. No, coś miałem jeszcze mówić. Strasznie irytuje mnie ten sarkofag na środku. W paru miejscach ma bugi i zwykle się tam zatrzymuje. Skupiam się na dotach i na przeciwniku, a nie na tym, co mam pod nogami. No. AMS i ciśniemy Priesta dalej. No, a to dopiero połowa walki. No i po raz kolejny. Rzeźnik będzie musiał zjeść gula. No i jak widać, elegancko do góry. Po raz kolejny musiałem peta zabić. No. Ładnie się stakują nekrotiki na Priestie, także życia łatwego to on nie ma. Tym bardziej mój mały przyjaciel po transformacji bije tak, jakby nam było co najmniej trzech na arenach. No, fear. Like Shadow Fiend. Zaraz mi
dupę umucimy za tego Fira. A, widzę, że znowu nie wchodzą mi interrupty. Więc jakieś przesunięcie czasowe jest. Szaman był na strach się bać. Chodź tu blisko. No i kolejny świetny skill, Dekla. Jestem Lord Vader. Nie dość, że go podnoszę, to jeszcze przyduszam. Fajnie to wygląda. Żywcem ze Star Warsu wyjęte. No. O, i to jest właśnie to, co mówiłem. No jasna cholera, nie znoszę tego. Ale Priz nie ogarnięty, mógł to spokojnie wykorzystać, a dupa nie zrobił tego. Dzięki temu jego szaman razem z wilkami zostali zamrożeni. Psychic scream. Na chwilę mam spokój. Miałem. O. Come to papa. Absorb. Po prostu jakaś masakra. W zasadzie to mogłem mu zdispelować Icy Touchem, ale... Niestety... Desperate prayer. W trewoże walki nie pamiętam o wszystkim, tym bardziej, że wam chuli. Tak naprawdę gram w tym sezonie dopiero. P.S. 8 walk, nie? 7. 7 walk, nie? 6 walk, a Holly 2 we Froście. Ale jedno jest pewne, we Froście nie przeżyłbym tego damage'u, bo nie wyleczyłem się. No i znowu, szanek cooldowny. Ja swoje. Wpracował trinket. Ajajajaj, znowu jest słabo, ale... Magiczne 130 kilo życia ze zjedzenia gula. Shamanistic range. Wind shear. Zostawcie mnie! Leave me alone! Znowu mi krzesło skrzypi. Cicho krzesło. No. I tym razem Priscina się już nie wyleczy. Transformacja. Psychic scream. Trinket odpalony. Wyszedłem. Ach, nie wbiłem się znowu szukaniem. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Baty dostaje straszne. Inner focus. Uciekaj. Windblock. Kolejny interrupted gripem. No, bądź tak miły dla wujka Michała. I zdechnij. A, znowu próbuję to samo. Tylko tu byłem troszkę sprytniejszy. Psychic scream. Nie dałem się. No i... Mój gul dokonał egzekucji. No i teraz już tylko zabawa z szamanem, który już wie, że nie ma najmniejszych szans. No. Pozwolę gulowi go zabić, a co? Niech ma coś od życia chłopak. Transformacja! Gin, dziadu! No. I tym oto optymistycznym akcentem kończę kolejny odcinek serialu sezon 12. Do zobaczenia na arenach!